na program zaprasza Orlen, generalny sponsor polskiego narciarstwa. Dojazd ekipy skijumping.pl na wszystkie skocznie świata zapewnia Real Logistics, partner logistyczny serwisu. Dalekich lotów polskim skoczkom życzy firma Blachotrapez, dystrybutor systemów fotowoltaicznych Revolt Energy. Razem sięgamy nieba. Dawid, ale bojowy podkład tutaj dali Słoweńcy. Kiedyś mówiłeś, że Wiedźmina oglądałeś podczas turnieju. Na czym teraz jesteś? Na jakim etapie serialowym? Ojej, aktualnie na żadnym, bo w sumie tu nic nie oglądałem. Chłop zapracowany, ale ta praca daje efekty. Nie, tam, no teraz tak naprawdę największa aktywność to w darta, jak sobie z Kamilem zagramy. To... Oczywiście wygrywasz. Na potrzeby mediów możemy tak powiedzieć, aczkolwiek Kamil się będzie kłócił. Nie, lepszy jest, ewidentnie. Robota daje efekty na skoczni, wyczekiwane. Zdecydowanie. Myślę, że to co dzisiaj tutaj pokazywałem, to jest to, co bym chciał pokazywać. Rzeczywiście te skoki już dużo lepiej czułem, była prędkość w locie, była swoboda w tym locie i chciało to lecieć przede wszystkim. Są główne punkty. Tak się trochę śmiałem dzisiaj, no bo w sumie nocy nie przespałem, bo się mi takie pierdoły śniły, ale między innymi śniły się mi też skoki i trochę z tego, trochę z analizy poskładaliśmy to do tego, że działa. Ja muszę zapytać, co się śniło. No skoki, no to ja ci tam w detale nie będę wchodził, no nie? Ale wiesz, no tak się śmiałem właśnie, że już jak czasami człowiek nie do końca wie, co zrobić, to się mu musi przyśnić, jak to trzeba zrobić i działa. Czujesz swobodę w locie? Bo ostatnie tygodnie to było pewnie przepychanie trochę tych skoków, walki o to, co jest dobre, a teraz to wygląda tak jak na początku zimy powoli. I też czuć podobnie te skoki. Myślę, że to jest właśnie główny punkt, z którego jestem zadowolony w dniu dzisiejszym, że to co zmieniłem działa i daje tą energię z progu i później tą swobodę w locie. To jest dla mnie podstawa i z tego naprawdę jestem dzisiaj dumny, że to zrobiłem. Ze strony zdrowotnej to już jest wszystko w porządku? To naprawdę tak wyglądało dzisiaj bardzo, bardzo luźno i fajnie. Znaczy, wczoraj też nie było nie w porządku. To jest tak, że gdzieś te plecy może i będę jeszcze pewnie przez jakiś czas czuł w skrajnych zakresach, ale w tym, co jest mi potrzebne do skakania, to nie przeszkadza. I nie przeszkadzało wczoraj i nie przeszkadzało też na małej skoczni, więc to nie jest dla mnie żadna wymówka, jak bardzo bym chciał. Więc myślę, że pod tym względem zdrowotnym jest okej, ale no na pewno ta przerwa, którą miałem tym spowodowaną, to mogło się troszeczkę może odbić na dynamice nóg. Dzisiaj też taki trochę solidniejszy trening zrobiliśmy, który te nogi pobudził fajnie i one po prostu też działały już na skoczni. A skakałeś dzisiaj już na skoczni? Mówiłeś, o której mówił trener, to jest jakaś zmiana w pozycji najazdowej? Na czym to w ogóle polega? No głównie tak, to się od pozycji najazdowej rozpoczyna, ale to też pozwala później zmienić tą właśnie moją sylwetkę w locie i to jakby efekt tego jest taki, że rzeczywiście mam tej prędkości w powietrzu dużo, dużo więcej niż miewałem chociażby wczoraj w tych skokach treningowych. A skakałeś już dzisiaj na 100%, czy to cały czas jeszcze nie jest takie 100%? Myślę, że to można nazwać 100%, bo na pewno się tutaj gdzieś siłowo nie, czy energetycznie się nie ograniczałem. Mam nadzieję, że te 100%, jeżeli chodzi o dynamikę nóg, przyjdzie jutro właśnie po tym dzisiejszym treningu i po skoczni odpocząć i na jutro nogi będą w takim fajnym tonusie, że będą pały może jeszcze lepiej niż dzisiaj. A te sny głupie to tak po tej ceremonii późnej? Może, nie wiem. Mówiłeś wczoraj, że nie potrafisz wesoło się uśmiechać, a tutaj wkraczasz z takim wielkim uśmiechem, coś się zmieniło. No rzecz taki wielki to nie wiem, ale no tak jak wspominałem, jestem zadowolony z tego, co dzisiaj tutaj pokazywałem na skoczni, jestem zadowolony z tej pracy, no bo też trochę długo się męczyłem, żeby znaleźć te detale, które są istotne. No a tutaj od pierwszego skoku dzisiaj to zadziałało, no to jakbym się mógł nie cieszyć. Poza tym przychodzisz stado baranów, no to się nie cieszyć, nie? do jutra. Dobrodošli doma, dobrodošli u planicy.